20 lat działają na rzecz gminy, wymieniając się doświadczeniem i pomysłami. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków obchodzi w tym roku swój jubileusz 20-lecia. Kultywujemy tradycję narodową, kochamy wszystko to, co jest regionalne, związane z tradycją, z obrzędami. No i właśnie preferujemy dożynki, jarmarki wielkanocne. To jest naszym takim głównym celem działalności. Działamy społecznie. Stowarzyszenie działa także jako Gminna Rada Kobiet. W ciągu roku wyjeżdżają na wycieczki, organizują wydarzenia kulturalne, spotykają się i dbają o kulturę naszego regionu. Szykujemy pyszne dania, pieczemy ciasta. No i to wszystko, że to całość tworzy, to my z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że możemy wyjść z własnych domów. My też mamy fajny taki regionalny produkt, cepeliny się nazywają. Na uroczyste spotkanie przybyło ponad 120 pań z 18 sołectw gminy Grodków. Większość z nas to emerytki, wnuki odchowane, dzieci dorosłe. Wobec powyższego szukamy dla siebie też możliwości rozwoju. Każda z pań ma swoją kuchnię i ona się trochę miesza, tak? I zawsze coś tam wyjdzie innego, tak? Każdy ma inne smaki, wypełniamy się, tak? Dziewczyny treścią są naszych snów. Najpierw to spotykałyśmy się jako taka schola, śpiewałyśmy w kościele, a później postanowiłyśmy się wziąć za piosenki ludowe, biesiadne, takie rozrywkowe. Stowarzyszenie utworzono w pierwszym roku działalności burmistrza Marka Antoniewicza. Wsparcie samorządu było i wciąż jest ważne. Bez pań to ta gmina byłaby mało warta i bez pań nie byłoby tutaj takiej inicjatywy i takiego życia. Podziękować w imieniu swoim, myślę, że wszystkich mieszkańców gminy Grodków za działalność pań. Myślę, że warto o tym powiedzieć i to podkreślać, bo nie jest łatwo przez 20 lat utrzymywać działalność. Czasami takie inicjatywy bardzo szybko się zaczynają, jeszcze szybciej się kończą, a tutaj jednak podziwiam, że panią się chce i że ciągle tryskają nowymi pomysłami. Wszystkim paniom z okazji jubileuszu życzymy kolejnych ciekawych projektów i nieustającej pogody ducha, by na kolejne 20 lat i więcej nie zabrakło chętnych do działania.